tego wydarzenia, które kończyłoby tę generację, dlatego jej koniec wyznaczyłbym po prostu na moment rozpoczęcia następnej. Luferek? Nie znam. Niewątpliwie ciekawym wydarzeniem w zagranicznym community. O tak, PewDiePie jak nagrał Minecrafta, nagle wszyscy tak. O kurwa, lecimy, znowu kurwa hype. 50 milionów wyświetleń na odcinku. Minecrafta było rozpoczęcie serii z Minecrafta przez PewDiePie. I tak chyba w ogóle kwadratowa się znowu zreaktywowała, nie? W 2019 roku. W czerwcu 2019 roku. Wywołała ona spore poruszenie, a za jej sprawą kolejni to youtuberzy zaczynali nagrywać Minecrafta, niekiedy grając z niego nawet po raz pierwszy. Miało to zresztą swoje przełożenie na Polskę, kurwa, bowiem wielu... Idelty! Nagle nagrał odcinek. ...polskich youtuberów również wracało wtedy do Minecrafta, jednak najważniejszym okazał się w tamtym czasie Blow oraz Mandzio, bowiem to oni wraz z SKKF-em i paroma innymi starszymi twórcami postanowili skrzesić kwadratową masakrę, która... kwadratowa masakra, no. Okazała się być wtedy bardzo dużym sukcesem. Jej start miał miejsce 23 września 2019 roku i właśnie tę datę wyznaczyłbym za początek nowej generacji zwanej odwrodzonymi youtuberami. Okay. Minecraft wtedy znowu cieszył się sporą popularnością i coraz więcej osób wracało, by go nagrywać. Problem był jednak jeden. Dla części z nich, jak Boxzel, Blow, Kaluch czy Stew, nie były to raczej poważne powroty do gry sprzed lat, tylko nagrali chwilowy cztery trend, filmiki, pod który nie? można się podpiąć i następnie pójść dalej. Przypomnę tylko, że przez chwilę na kwadratowej masakrze grał nawet Izak. Kurczę, już nie pamiętam jak... A, to tak się robiło. Zasługę ponownego ożywienia Minecrafta należy tutaj przyznać przede wszystkim osobom, które dalej zostały przy jego nagrywaniu. Mowa tutaj o osobach przede wszystkim związanych z kwadratową masakrą, która w dalszym ciągu otwierała kolejne sezony. Zaliczymy do nich na pewno SKKF-a, Mandzia, Citroxa, Grafa, Nexe, Nitaszego, Jawora, Zachę, Juniora czy Maggeistra. Założenia tej epoki zaczynają... A gdzie Evron? ...od nostalgii... Gdzie Evron, kurwa? Czemu nie został wrzucony? Tym właściwie operował pierwszy streamował z Minecrafta. Sezon kwadratowej i stosunkowo mała ilość treści. Duża część tej generacji skupia się właściwie tylko wokół jednego serwera, a poza tym... Był przed chwilą zamieczowany? Gdzie? Na czacie było gdzieś widać? Czekaj. ...związanych z kwadratową masakrą, która w dalszym ciągu otwierała kolejne sezony. Evron został zabity przez Graf. Ty i co, to jest jedno wspomnienie o nim w tym filmiku? Co za disrespect, kurwa. Założenia tej epoki zaczynają się od nostalgii, na tym właściwie operował pierwszy sezon kwadratowej i stosunkowo mała ilość treści. Duża część tej generacji skupia się właściwie tylko wokół jednego serwera, a poza tym... pustka. Mieliśmy trochę do czynienia z pewnym monopolem ze strony kwadratowej, choć z drugiej strony żadna konkurencja zbytnio z tym nie walczyła. Mała ilość treści od i tak już małej ilości twórców staje się jeszcze bardziej zauważalna wraz z czasem, kiedy to kwadratowa masakra z odcinków na YouTube przenosi się w głównej mierze na stream. W 2020 z kolei za sprawą Dreama popularne stają się speedruny. Dream! O Jezus, no Jezus, bo R nie wymawia, no i co z tego?